Niech pani powie, jaki klub pani reprezentuje? Przyjechaliśmy ze Szczecina, reprezentujemy klub Hutnik Szczecin. A jaką grupę wiekową pani trenuje? Bo zapewne pani trenuje. No jest ich, trochę ich jest. Tutaj na turniej przyjechałam z rocznikiem 2013-2014, a oprócz tego mam jeszcze rocznik 2008 i 2010. Jak może pani ocenić pracę z dziećmi? Znaczy w moim przypadku to ja pracuję na co dzień, ponieważ jestem nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej, uczę też WF-u. No, w moim przypadku praca z dziećmi to jest moja pasja, moje marzenie. A czy w młodości sama pani interesowała się piłką nożną? Kiedyś za młodu sama grałam, tak, trenowałam. Thank you.
A jak pani ocenia zawody właśnie organizowane przez gospodarzy Gawi? Co roku, już od kilku lat, co roku przyjeżdżam właśnie tutaj na te turnieje, na zaproszenie trenera Michała, ponieważ są naprawdę bardzo fajne, są fajne nagrody, fajna atmosfera i rodzice, i ja, i dzieci lubimy tutaj przyjeżdżać. A co pani sądzi o idei łączenia meczy chłopców i dziewczynek? Nie, to jest bardzo fajne w tym wieku, jak najbardziej. U mnie też trenują dziewczynki.